Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie unboxing oraz prezentacja płyty głównej pod procesor, który sobie kupiłem, a jest to płyta MSI H81P33. Tak więc przejdźmy od razu do rzeczy i zobaczmy, jak wygląda sama płyta oraz co jeszcze oprócz niej znajdziemy w opakowaniu. W opakowaniu znajdziemy zaślepkę IO Shield, płytę ze sterownikami, dwa przewody SATA, tutaj obydwa są kątowe. Oprócz tego mamy jeszcze jakąś tam ulotkę oraz instrukcję obsługi do naszej płyty głównej. Przejdźmy zatem do samej płyty. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest to oczywiście płyta z podstawką 1150, tak aby pasowała do naszego procesora, nie może być inaczej. I nasza płyta prezentuje się właśnie w taki oto sposób. Jest to dość budżetowa konstrukcja, ponieważ ta płyta kosztuje jakieś 230 zł, ale daje nam ona możliwość podkręcania właśnie naszego Pentiuma, tak więc bez problemu, myślę, będzie można na tej płytce sobie podkręcić ten procesor. I co? Zaczniemy może od sekcji zasilania, bo to dość istotne. Jak widzicie, mamy tutaj sześciofazową sekcję zasilania, która jest częściowo chłodzona przez, no, powiedziałbym, dość duży radiator. Cztery fazy mamy chłodzone, dwie niestety nie. Tutaj z tej strony, jak widzicie, mamy ośmiopinowe złącze zasilania procesora. Idąc dalej, mamy tutaj również raz, dwa, trzy gniazda do zasilania wentylatora. I są to czteropinowe gniazda, tak więc jest ich całkiem sporo. Poza tym mamy jeszcze dodatkowo dwa, trzypinowe gniazda, a więc w sumie możemy podłączyć aż 5 wentylatorów, wliczając w to oczywiście procesor. Dwa banki na pamięć typu DDR3. Ta płyta obsługuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM o taktowaniu maksymalnie 1600 MHz. Następnie znajdziemy tutaj również jeden slot PCI Express razy 16. No niestety z racji ograniczeń chipsetu mamy tutaj do czynienia z PCI Express 2.0, a nie 3.0. Następnie mamy dwa złącza PCI Express razy 1 oraz trzy starsze PCI. Jeżeli chodzi o samo rozmieszczenie tych złącz, to uważam, że jest całkiem rozsądnie i dobrze przemyślane. Mamy tutaj cztery porty SATA. Dwa to są porty SATA, które pracują w standardzie 6 gigabitów na sekundę, natomiast pozostałe dwa pracują w tym starszym standardzie, czyli 3 gigabity na sekundę. Nie mogło tutaj również zabraknąć złącza do podłączenia przedniego panelu USB 3.0, tak więc takie również ta płyta posiada. Oczywiście radiator na chipsecie MSI, ładne logo, ładny niebieski. I to chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o awers tej płytki. Zobaczmy teraz może, jakie złącza mamy z tyłu. I mamy tutaj dwa porty PS2, mamy cztery porty USB 2.0 oraz dwa porty USB 3.0. Następnie, jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, to mamy tutaj dwa wyjścia, jedno DVI, drugie standardowe VGA, wejście Ethernet oraz trzy wejścia do karty dźwiękowej. Na dzisiaj to by było już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zabieram się za montaż nowych podzespołów. I do zobaczenia w kolejnych filmach.